Witam Państwa, jest piątek, kilka minut po godzinie 8, a więc zapraszam na nasz program Skrzydlaty Polak. Dziś w nas studiu gościmy członka jednostki dywizjonu 303, pana Jana Zubacha. Wywiad z nim przeprowadzi pan Jakub Bombik. Dzień dobry panu. Witam. Zadam panu kilka pytań, a następnie jedno pytanie zada nasz słuchacz. A więc co skłoniło pana do zostania pilotem? W 1928 roku, mając 13 lat, pojechałem do Brodnicy na pokazy akrobacji lotniczych, które mnie bardzo zafascynowały i zmotywowały do zostania pilotem. Nie myślał pan wtedy o tym, że przez jeden błąd można zginąć? W wieku 13 lat byłem tym tak zafascynowany, że nie myślałem o konsekwencjach związanych z bycia pilotem. Interesujące. Co się działo potem po tych pokazach lotniczych? Co pan zrobił, żeby zostać pilotem? W 1935 roku, gdy zdałem maturę, dostałem się na kurs unitarny w Częstochowie. W 1936 roku dostałem się do szkoły podchorążych w Dęblinie. Po skończeniu szkoły w 1938 roku rozpocząłem karierę pilota w 111 Eskadrze Myśliwskiej. Kolejnym pytaniem jest, czym pan się zajmował zaraz po zakończonej wojnie? Po wojnie w 1946 roku opuściłem szeregi armii i zamieszkałem w Szwajcarii. W 1947 roku założyłem firmę Flyway, która zajmowała się usługami lotniczo-taksówkarskimi. Słyszałem, że ta firma to nie był do końca uczciwy biznes. Czy to prawda? W pewnym sensie tak, gdyż pełniliśmy też usługi przemytnicze. Na przykład przewoziliśmy szwajcarskie zegarki do Anglii. Ostatnim moim pytaniem jest, czy trzymał pan jakieś odznaczenia? Tak, otrzymałem kilka. Oprócz Virtuti Militari zostałem jeszcze odznaczonym krzyżem walecznym oraz zaszczytym krzyżem lotnictwa, którego otrzymałem w Anglii. Ostatnie pytanie zada panu jeden z naszych słuchaczy. Proszę do nas dzwonić na numer telefonu podany na stronie radio. Halo, halo, proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kociszewski. Jakie mam pan pytanie do naszego gościa? Chciałbym się zapytać, dlaczego przezywano pana Kaczor Donald? To przezwisko wzięło się przez moje poczucie humoru. Często robiłem kawę moim kompanom. Potrafiłem rozśmieszyć każdego. Dziękuję panu za wywiad. Ja również dziękuję. Zapraszamy na kolejny, który odbędzie się już wkrótce.